To był nasz ostatni hotel i ostatni nocleg w Rumunii. Również ostatnie było pakowanie bagaży przed wyruszeniem na północ. Czeka nas najdłuższy etap naszej autokarowej wycieczki do Rumunii. Wracamy pełni wrażeń, których nie brakowało. Rumunia okazała się dla nas gościnna, a piękne widoki i wspaniałe zabytki kościelne i świeckie mogły zadowolić każdego uczestnika naszej wyprawy do tego ciekawego kraju. Po raz ostatni przejeżdżamy przez szybki Kereszt, który tu, w Oradei, płynie raczej leniwie. Oradea leży tuż przy granicy z Węgrami, a cały przejazd przez ten kraj to około 4 godziny. A to już Słowacja. Wjechaliśmy do Koszyc. Miasto położone jest 20 km od granicy z Węgrami. Za panowania Habsburgów miasto zamieszkiwali głównie Węgrzy. Dziś w 240-tysięcznym mieście mieszka 210 tysięcy Słowaków i zaledwie 9 tysięcy Węgrów. Oczywiście centrum miasta pozostawiamy z boku, bo poruszamy się obwodnicą. Teraz kierujemy się na Preszów. Mijamy tym razem po lewej stronie zabytkowy kompleks zamkowy z XII-XIII wieku. Zamek Spiski, bo taką nazwę nosi, zaliczany jest do największych tego typu w Europie Środkowej. Ma powierzchnię 4 hektarów i mieści się na terenie Rzechry, jednej z najstarszych miejscowości w tym rejonie. Wpisany jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Po prawej miejscowość Spiski Czterwtek. Śmialiśmy się z tej nazwy pozbawionej samogłosek i trudnej do wymówienia. Wjechaliśmy do Kierzmarka, przez który przebiega droga z Popradu do Łysej Polany. Do Polski już niedaleko. Po prawej rzeka Poprad, dopływ Dunajca. Piękny widok na tatrzańskie szczyty tonące w chmurach. Przy drodze pełno grzybiarzy oferujących grzyby, głównie prawdziwki. Wzdłuż drogi pobudowano wiele pensjonatów oferujących pokoje. To ulubione tereny wypoczynkowe, podobnie jak po polskiej stronie. I znów możemy podziwiać piękne widoki Tatr, którym towarzyszą mocno rozbudowane chmury. A oto już Polska i spiska wieś Czarna Góra, położona u podnóża Tatr nad rzeką Białką. Nieco dalej znana podhalańska wieś Białka Tatrzańska. Jest to wieś letniskowa, posiadająca wyciągi narciarskie, baseny termalne i koleje linowe. To jedna z najbardziej atrakcyjnych miejscowości górskich ze względu na doskonałe warunki do uprawiania sportów zimowych. To już ostatni dłuższy postój na trasie i przerwa na obiad. Zajazd nazywa się Czardasz. To klamra spinająca początek i koniec naszej wycieczki, która praktycznie zaczęła się od Tokaju, a kończy się na Czardaszu. Znajomy widok i znajoma gdyńska ulica Władysława IV. Wycieczka Rumunia w 10 dni dobiegła końca.